No i pomalutku zmierzamy tutaj w stronę zbiornika Zakrzówka, ale tu jeszcze odwiedzę po drodze parę dziur, między innymi jaskinię Twardowskiego, ale tu gdzieś jest, właśnie nie wiem czy nie tutaj, też jest taki jakiś cosik, jakaś dziura, więc tu jest o coś, co widzę, tylko co to jest. Zobaczymy. Jeszcze tu zerknę coś, bo tu jest jakieś zagłębienie, ale nie. Tutaj nie ma. I to jest tu coś. Teraz zerkniemy. Nie, to jest coś próbowany kopać. Ktoś próbował, ale nie ten. No to nic, to idziemy dalej, nie ma co. No i tu jest właśnie widoczna ze ścieżki taka mała jaskinia właśnie. Ją kiedyś widziałem. Schodzi się tam na dół. Zerkniemy. Nie będę głęboko chodził, ale gdzieś już do płytko gdzieś spróbuję. Ona jest po prostu cały czas gdzieś tam kopana. Jak to tam jest? Zerknę tak. Inaczej wejdę głębiej. Tam nie ma. A tam? Tam też. Tu ktoś próbował coś eksplorować. Ale nie ma nic ciekawego. Nie ma nic ciekawego. Nie zawsze gdzieś jakieś coś. No więc wyjdziemy zaraz. Do następnej dziury zobaczymy, obadamy. Jakieś skałki, jakieś dojście takie puste. Czy tu będzie coś, jakaś dziura, czy a tylko skałki. Tylko nie ma nic. No idziemy dalej. Jakieś przejście wygodne. A tu jest zakrzaczone, więc nie ma na pewno żadnej dziury. Przed jaskinią Twardowskiego powinna być jeszcze jedna dziura przynajmniej. Tu skałek jest, ale chyba nie. To jest właśnie jaskinia Twardowskiego. A więc można by tak powiedzieć, wejdziemy. Jest bardzo ciemno. Może lepsze światło, ale chyba materia wykańcza się. I tu mamy taką komorę. Tu z jaskini Twardowskiego w tej komorze właśnie poprawiają ten spinaczkę taką. Nie wiem jak to się prawidłowo nazywa. Dentoling czy coś takiego. Ale nie będę wprowadzał w błąd. Bardzo chłodno, zimno. Kolejny jakiś taki dziury. Tam.
dziwnej do. Takich ciasnych dziur niektórzy się wciskają, ale ja na pewno nie. Ale teraz wejdziemy przynajmniej tutaj. Słabe światło jako do nagrywania. Ja widzę, co tu jest. Plecak zamknąć, muszę ubrać dobrze. Zaraz ujrzycie dalej. Jest. Bardzo ciasno. Tam jest dół. Będę musiał tu wrócić, tylko odpowiednio się ubrać. Ze znajomym sobie i wtedy wam tam nagram. I tu jest też wejście jakieś. Słychać jak kapie woda. Tutaj jeszcze tam. Będę się nie próbował eksplorować. Coś jest łatwo, może jest później raz z wyjściem, bo jest bardzo ślisko, bo jest wygrancowane. Tu widzimy, tam śmierci puszek. To są właśnie ci, co uprawiają się tutaj tą skałkową. Zobaczymy tutaj. Tam nie ma. No tu jest wejście. Tu. Tak. Tam widzimy. Będziemy mało tam wyjdziemy. Jeszcze zobaczymy w inne miejsce. Dobra, wyszedłem z tej dziury. Teraz jeszcze zajrzę tutaj. Bardzo się zmachałem. Jeszcze zajrzymy tutaj. Gdzieś kto tu jest. Nie da wejść. Weźmy tam te dwie dziurki. Głównie. No i wychodzimy. O, a tu taki gorąc. A więc jesteśmy. Na zewnątrz. Zmachałem się tym wyjściem na tym śliskim. No nic, tutaj jest. Na razie koniec. Może jeszcze coś znajdziemy. To jeszcze dołożymy. No i za jaskinią Twardowskiego. Kawałek w lewo i kilkanaście metrów od skraju tego lasku, od ogrodzenia
Jernowski. Jest małe właśnie takie zagłębienie ziemi, skały i kolejna jakaś dziurka. Co to jest? Jaka głęboka. Teraz tutaj obadamy. Ale to nie jest aż taka chyba jest dziura. Słuchaj, coś tu oświetlenia. Gdzieś nie mogę tego wyłapać. Tu jest. Co tu jest? Jakiś. No dosyć, ale to też jest już eksplorowane sztucznie. Tutaj tam próbowano, widać, że to jest gdzieś tam świeżo próbowane kopanie. To takie nie jaskinie, jak to się mówi, tylko właśnie schronisko. Dawniej nazywano to grota, ale jakiś znawca uznał, że to nie jest polska nazwa i uznał, że schronisko. No to gdzie by dali iść? Idziemy gdzieś tam w tamtym kierunku. W tej chwili weszedłem na typowy niebieski szlak, bo przedtem ja lubię chodzić gdzieś tak nieraz z boku, a tu akurat weszedłem centralnie na tym odcinek. Tu, co to takiego, była jakaś ścieżka dawna. Zostały tylko krawężniki. Gdzie by tu iść właśnie? Idziemy dalej. Zobaczymy, jak prezentuje się tutaj ten las, park na skałkach Twardowskiego. Kawałek ciszy. Nawet się dziwię, że właśnie jest już popołudnie niedzielne, a mało osób tutaj zażywa wspaniałości natury. Pod dali gdzieś tam samolot słychać. No, jak byłem w Dolinie Mikowskiej, tam co kawałek były takie godziny, że co kilka minut albo co nawet jeden za drugim podchodziły do lądowania albo startowały. Zależy, z którego kierunku miały obrane po prostu podejście albo start. Nie lubię tak nagrywać wszystkiego, bardziej takie ciekawe. No tutaj jest, co las nie ma, no ciekawe, jest cisza, spokój. Takie, w takich klimatach fajnie, jak się coś nagrywa, jak gdzieś jakiegoś live'a, do dwie osoby. Można iść z spacerkiem i będzie. Dobra, na razie to przerwiemy. Gdzieś w ciekawym miejscu się zobaczymy.